Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z takim kolejnym luźnym filmem, w którym gdzieś Wam zabiorę, coś Wam pokażę, ale bez jakichś większych, konkretnych planów. Jak widzicie, ja jestem jeszcze w mieszkaniu, coś tam może trochę strzelać, ponieważ robię sobie właśnie śniadanko. Także zapraszam Was już oficjalnie do oglądania tego filmu. Ja idę robić śniadanie, żeby nic mi się nie przypaliło. To, co jest takie zaplanowane i pewne, że się dzisiaj wydarzy, to to, że dzisiaj po południu wieczorem około godziny 16, zahaczając później o zachód słońca, aż o zmrok, wybieramy się z moimi znajomymi do jednego z rooftop barów tutaj w Atenach. Ateny w ogóle mam wrażenie, że słyną z tych rooftop barów i jest tutaj ich mnóstwo. Muszę zamierzać śniadanie, dlatego my też dzisiaj już na takie jedno z ostatnich wyjść pójdziemy tam, napić się jakiejś kawy, może ktoś jakiegoś drinka, zobaczymy jak to się potoczy. Ostatnio nagrywałam dla Was film, który Wy już myślę raczej widzieliście. Nie wiem jeszcze w jakiej kolejności to dodam, ale film odnośnie mojego mieszkania tutaj, taki house tour, ale zapomniałam wówczas zrobić miniaturki do tego filmu, więc też za jakąś chwilę będę chciała jeszcze sobie tutaj to po prostu wszystko porozkładać raz, żeby zrobić tę miniaturkę, żeby później już nie wycinać nic z filmów, bo ja czasami tak robię, że po prostu wycinam jakiś tam fragment filmu, robię screena i tego klipu używam jako miniaturki, ale wolałabym tego tak nie robić, bo jednak to zawsze jest troszkę gorsza jakość i tak dalej, więc myślę, że zaraz zrobię tutaj taką aranżację i zrobimy jeszcze na szybko miniaturkę. Właśnie robiłam miniaturkę z takim kadrem tutaj, z moją kuchnią, bo tak właściwie najlepiej było mi zrobić ją w tym właśnie miejscu. A teraz już się przebieram, zbieram i jedziemy zobaczyć, co się dzieje. Niestety pogoda póki co jest nadal średnia, ale mam nadzieję, że jak pojedziemy w troszkę inną część miasta, to się wypogodzi, ponieważ ostatnio też tak było, że właśnie na Oace było szaro-buro, a jak przyjechałam do centrum Aten, to było ładne niebieskie niebo, więc trzymajmy za to kciuki, żeby się wszystko udało. Jak widzicie, ja już się właśnie przebrałam, ubrałam sobie dzisiaj sukienkę, nie pamiętam kiedy ostatni raz tutaj miałam sukienkę, jak było naprawdę jeszcze ciepło. Pod spodem mam też założony golf, bo jest czarny, więc aż tak się nie rzuca w oczy, a zawsze będzie troszkę cieplej. Niebo zaczyna się gdzieś tam trochę przejaśniać, także ja już nie będę marnować więcej czasu. Postanowiłam, że się zbieram, ubieram, wychodzę i zobaczymy po prostu, co będzie dalej. Także moim pierwszym punktem na mojej dzisiejszej mapie będzie Akademia Aten oraz Biblioteka Narodowa, które są moimi ulubionymi budynkami w całych Atenach. I zaraz Wam je pokażę. Czas na wyjście z domu. Przyznaję, że ja naprawdę bardzo, ale to bardzo tęsknię za tymi czasami, kiedy jeszcze można było wychodzić bez kurtki, w samej bluzie albo w jakimś krótkim rękawku. Uwielbiam te momenty. Jestem już na stacji metra, ale ostatnio zastanawiam się, o co chodzi, ponieważ te metra zaczęły jeździć dość rzadko i jak wcześniej jeździły tak co 3-4 minuty, teraz bardzo często jeżdżą co 10, co 11. Moje metro ma przyjechać za 4, ale widzę, że co chwilę jakoś to przeskakuje, także mam nadzieję, że faktycznie przyjedzie i jedziemy kilka stacji i będziemy już na miejscu. Jak możecie zobaczyć za moimi plecami, znajduję się właśnie pod Akademią Aten i jak możecie też zobaczyć, myślę, na mojej twarzy, wyszło słońce i zaczyna się robić bardzo ładna pogoda, także ja się zaraz będę rozbierać, bo pod spodem mam też skórzaną kurtkę. Chwilę sobie tutaj posiedzę, zaraz spróbuję zrobić jakieś zdjęcie. Uwielbiam tę lokalizację, uważam, że jest jednym z ładniejszych miejsc w Atenach, bo za mną to jest Akademia Aten. Tam z tyłu, teraz razi mnie słońce, ale jest też muzeum, a na samym końcu jest Biblioteka Narodowa, do której też zaraz się wybierzemy. Co prawda nie do środka, ale wybierzemy się pod Bibliotekę Narodową, żeby pokazać Wam również tamten budynek. Mój pierwszy plan jest taki, żeby zrobić sobie zdjęcie tutaj
między tymi filarami. Zaraz rozłożę statyw, ponieważ moje koleżanki dzisiaj mają zaliczenia i trochę pracy. Ja jako jedyna mam już ferie, także myślałam właśnie usiąść sobie tutaj i zrobić zdjęcie z takim tłem na te filary. Uważam, że to przepięknie wygląda i w ogóle każdego tutaj zabrałam, każdego mojego znajomego, każdego, kto do mnie przyjechał. I jeśli wy tylko będziecie w Atenach, to też koniecznie musicie odwiedzić to miejsce. Dzisiaj będziecie mieli trochę takiego mojego backstage'u. Ja w ogóle nie jestem tutaj jedyną osobą ze statywem, która robi zdjęcia, bo po drugiej stronie też jest jakaś pani. Podeszła do mnie Greczynka, która właśnie, o której mówiłam, że po drugiej stronie robiła zdjęcia. Żeby się zapoznać, chwilę pogadałyśmy, także mega miło. I powiedziała, że miała nadzieję, że jestem też Greczynką, bo nie ma z kim chodzić na zdjęcia. I pomyślała, że skoro mamy podobny styl, to mogłybyśmy chodzić razem. No ale niestety trochę się rozczarowała, jak się okazało, że ja nie jestem z Grecji. No ale miło, fajnie, że podeszła, fajnie, że zagadała. A ja próbuję coś tutaj stworzyć. No i napawam się tymi pięknymi widokami dookoła mnie. Właśnie przyszłam do Biblioteki Narodowej i stąd jest taki przepiękny widok na plac. Z tyłu właśnie widać m.in. Akademię Aten i uwielbiam to miejsce. Jest bardzo, bardzo ładne i muszę przyznać, że dość często tutaj przychodzę. Teraz Wam pokażę. Tutaj na górę prowadzą takie słynne schody. Ja zdjęcie przy bibliotece już zrobiłam i jak widzicie jest przepiękna pogoda. Niesamowicie świeci słońce. Aż żal stąd odchodzić. Popatrzcie w ogóle, jak to jest pięknie. Zabieram Was już po obiad na stołówkę, a następnie do domu, żeby się przebrać, ogarnąć, bo około godziny 16 idziemy z dziewczynami na kawę. Patrzcie tu jeszcze dookoła, wszędzie rosną mandarynki. I obok mandarynek ten przepiękny budynek. Nawet udało mi się zrymować. Ja już założyłam maskę, bo niby te maski są obowiązkowe, więc wolę nie ryzykować. Na zdjęciach jej oczywiście nie miałam, ale że jest już po zdjęciach, to ją ściągam i idziemy na metro. Lunch odebrany. Dzisiaj mamy rybkę i idziemy do domu. Jak możecie zobaczyć, ja już przebrana, gotowa po obiedzie. Czekam jeszcze kilka minut, żeby po prostu nie być za szybko i będę wychodzić i jechać na Syntagmę, bo tam właśnie postanowiłyśmy się spotkać. Na Syntagmie spotykam się z Natalką, później dochodzi do nas jeszcze jedna znajoma i jedziemy po prostu na rooftop bar, znajdujący się właśnie bliżej Syntagmy niż Monasteraki. Zabieram Was oczywiście ze sobą, więc go również zaraz zobaczycie. Jest to, wydaje mi się, mniej popularny rooftop bar, bo te najpopularniejsze są stricte dookoła placu Monasteraki, a jest równie warty uwagi, także tam się właśnie kierujemy i mam nadzieję, że będą miejsca, żebyśmy sobie usiadły przed zachodem słońca, przesiedziały przez cały zachód i mogły obserwować to, jak Ateny zmieniają się w trakcie tych moich ulubionych godzin i pór dnia. Popatrzcie tylko na to piękne słońce, ale mi dodaje ogromną energię. Fakt tego, że mieszkam w ciepłych krajach, mówi sam za siebie, jak uwielbiam ciepło, także lepiej być nie mogło. Jedziemy na Syntagmę. Także tutaj jest cel naszej podróży. Ja dojechałam już na Syntagmę. Usiadłam sobie na ławeczce w słońcu. Jeszcze się trochę wygrzewam i łapię te promienie słońca. Takie ciepłe promienie słońca. Czekam właśnie na moją znajomą, żebyśmy sobie mogły razem usiąść już tam w kawiarni, razem do niej wejść, wybrać miejsce. Więc stwierdziłyśmy, że lepiej będzie się spotkać przed i pójść zwyczajnie razem. Ale co muszę powiedzieć, to to, że w Grecji, w Atenach już dekoracje świąteczne są ściągane. No nic dziwnego. Natomiast ja przyznaję, że ta Syntagma, ten plac, na którym aktualnie jestem i ta największa w Atenach choinka robiły na mnie ogromne wrażenie i bardzo lubiłam ten plac w takiej świątecznej wersji. A tutaj dookoła jeżdżą jeszcze takie samochody, są jakieś porozstawiane drabiny, bo te światełka są ściągane, choinki już nie ma dość dawno. Ja po powrocie ze świąt już choinki nie widziałam, natomiast te wszystkie misie, jakieś ciuchcie były ściągane na przestrzeni ostatnich kilku dni. Także no, Ateny już świąteczne nie są, ale nic dziwnego, skoro pogodowo czuć już wiosnę.
Właśnie tak prezentuje się teraz syntagma bez choinki. Teraz się zorientowałam, że to jest bardzo głośno, więc mam nadzieję, że było cokolwiek słychać. Ja wzięłam w ogóle szalik, bo wiecie, za chwilę po zachodzie będzie już pewnie chłodno, ale póki co jest mi gorąco i to słońce mi tak mocno grzeje, że żałuję, że nie mam tej skóry pod spodem, żeby znów sobie zdjąć tą puchową kurtkę. Tutaj mamy winowajców tego, jak jest głośno, jakieś takie mini fontanny. Co prawda dookoła dosłownie jeżdżą też samochody, więc jest to kwestia tego, no ale te fontanny tutaj robią spory szum. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know. Dobry wieczór, ja właśnie chwilkę temu wróciłam do domu, będę sobie robić herbatkę, żeby trochę się ogrzać, bo jednak delikatnie już zmarzłam, przedtem było bardzo ciepło, ale jednak wieczory już są chłodne, po zachodzie słońca robi się całkiem zimno, także ja już będę tutaj spędzać dzisiejszą resztkę wieczoru u mnie w mieszkaniu. Też plan jest taki, żeby powoli zacząć się pakować, wiecie, mi już zostało nie aż tak dużo czasu, a jednak tych rzeczy i tego wszystkiego przez te kilka miesięcy nagromadziło się całkiem sporo. Później po prostu, wiecie, wezmę kosmetyki, wezmę jakieś tam ubrania, dodatki, buty, tego typu rzeczy, wpakuję do walizki i pójdzie na pewno zdecydowanie szybciej, niż jakbym później miała przetrzepywać całe mieszkanie, sprawdzać co gdzie jest i co gdzie pochowałam. Także ja robię herbatę, włączę coś na Netflixie czy na YouTubie. Za chwilę też chcę wrzucić w końcu po długiej, długiej przerwie film dla Was, bo miałam spore problemy najpierw z programem, z komputerem, z internetem, ze wszystkim po kolei, także w końcu się udało, także film dzisiaj powędruje na YouTube'a. Przy okazji, jak już tutaj dla Was nagrywam, to od razu pożegnam się z Wami i zakończę ten film. Chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego vloga i towarzyszenie mi w kolejnym moim greckim dniu. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę. Wpadnijcie na mojego Instagrama po więcej greckiego kontentu i do usłyszenia już niedługo. Pa!